Siemano, jesteśmy na skateparku w Legionowie nad Warszawą. Nie wiem, w sumie z jakiej perspektywy. Na północ od Warszawy. Na północ od Warszawy, czyli nad Warszawą. Zobaczcie, jaki tutaj powstał piękny obiekt firmy Techramps, która naprawdę tutaj pokazała, że potrafią robić moim zdaniem skateparki. Jestem po kilku przejazdach, mega się jaram. W ogóle ten skatepark już tutaj powstaje od, kurczę, nie wiem, 4 dobrych miesięcy, a sam gotowy stoi już od 2 i nie można było jeździć. Ale widzieliśmy wczoraj na Instagramie, że można jeździć, więc przyszliśmy. Mamy przygotowane forum nagradza, więc śledźcie nasze kolejne filmy, więc zapraszam was do subskrypcji, ustawienia dzwoneczka, żeby żaden film wam nie wypadł, jakiś komentarz, like. W ogóle za nami, za tym budynkiem jest kolejny skatepark, więc może go tak na koniec, jako tam dodatek, gdzieś, tam, gdzieś, pokażemy. Tam daleko. Są chłopaki z Warszawy, już przyjechali, chociaż nie wiem, czy są z Warszawy, ale... Z Mińska Mazowieckiego. Tak? Nie wiem, nieważne. Pokażemy wam teraz skatepark, nagramy jakieś triczki, damy ocenę. Jest co tutaj pokazywać po prostu, moim zdaniem. Zacznijmy sobie od miejsca, które będzie jedną z najważniejszych części skateparku, czyli od tej sekcji rozpędzania się. Najazdów. Ale najazdów, rozpędzania się, ale nie tylko, bo widzimy, że na górze mamy taki mureczek, typowy murek w stylu, wiecie, bang to murek. Naprawdę wygląda to ciekawie. Chyba najbardziej hardkorowa przeszkoda na skateparku, moim zdaniem. Jest to tak wysoko i w ogóle nie wyobrażam sobie nic na tym jeszcze zrobić, ale wydaje się spoko. Niedoceniona przeszkoda. Prędkość dziczor po zjeździe. Akurat na te wszystkie przeszkody, o których zaraz opowiem, naprawdę się fajnie najeżdża. Mamy też płoter, mniejszy, większy, mniejszy, żeby chyba najechać sobie na kąt, albo po prostu na nim zrobić jakiś triczek. Albo nad nim grinda. Albo nad nim grinda, większy, który ma mały coping, więc generalnie nie jest to trudny quarter, też nie ma jakiegoś szalonego kąta. Jak się zjeżdża czasami z trochę wyższego quartera, to się czuje, że on jest bardziej zagięty, ale ten jest taki dosyć komfortowy, idealny najazd, żeby się wybić nad kątem. No i przejdźmy do następnych sekcji. Tutaj mamy murek flatowy, który jest długi. Akurat długi i po kolano, prawie. Dla mnie po kolano, ale no ja jestem dosyć wysoki. Więc te... relatywnie jest duży jak na standardy flatowych murków. Tak, tak, tak. I też wydaje mi się, że on może być tutaj przeszkodą, która będzie bardziej zawadzać niż dawać coś tutaj możliwości, ze względu na to, że jak się zrobi, przejedzie przez to, to się jedzie za szybko i z tego też się jedzie za szybko, więc tak naprawdę trzeba rozpędzać się flatu albo stanąć na bęku, tak, z połowy bęku albo z bęku. I hamować, no bo wątpię, że ktoś zrobi tam trik i od razu tutaj się wbije na pełnej prędkości, no nie? A jak będzie ktoś jeszcze katował czy coś? Więc ten murek jest tutaj taki trochę sketchy, bym powiedział. No ale trzeba gdzieś ale wrzucić wiadomo, murek. Trzeba wrzucić gdzieś murek, bo na przykład dla opozycji z tamtej strony mamy rurkę, na którą już moim zdaniem się bardziej wyobrażam najazd, bo po tym mamy jakąś tam przestrzeń. Poza tym ten przejazd jest trochę mniejszy niż tamten z tamtej strony, więc mamy po prostu lepszą prędkość na tamtą rurkę. Rurka idealna, wysokość. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj kolejną przeszkodę, taki fanboxik z naprawdę fajnym, ciekawym wybitka do murka trochę kątem. Tak, trzeba trochę olki przelecieć, trochę się wybić, lądujemy, lecimy, jest to naprawdę dosyć ciężka chaba, w sensie taka już bym powiedział, że to nie jest dla początkujących chaba, na tej jest prostsza, ale tam zaraz przejdziemy. Piramida, kącik, mega git. Triczki, właściwie już jakieś takie podstawy zrobiłem z pierwszej próby i nie czułem żadnego dyskomfortu, nie było żadnych problemów. Mamy tutaj drugi fanbox, który jest długi, nie jest taki do latania raczej, ale na pewno jakiś wariat już tutaj latał, bo mamy tutaj dobre 2 metry na luzie, 2,5 metra może nawet przelotu. Mamy dwie takie huby, mamy rurę z fanboxową po środku, no i z drugiej strony to, czego brakuje nam w Warszawie, czyli piramidek. Mamy na jednym skateparku dwie kozackie piramidy, a w Warszawie na skateparku tak naprawdę dobrej nie ma żadnej. Każdy montuje raila tuż obok tego i nie można mamy sobie już polatać. Chyba jakiegoś lokalsa. Dobra, i pokażmy teraz sekcję, która przychodzi bardziej w sekcję streetową, bym powiedział. A to, co? To rampy były? No, wert? Byś powiedział, że to wert był? Nie, no ale drewniane przeszkody, takie typowe techrampsowe. Tutaj jesteśmy na bardziej takiej betonowej sekcji. Mamy... Bowla. Mamy... Bowl jest zaraz, do niego przejdziemy na końcu. Mamy schody, przejdźmy trochę, bo mordeczka robi noli. Aż złapię mu go. Ole by się najebił na jaja. Mamy wybitkę właśnie taką, mamy London Gapa, mamy jeszcze jeden murek, który jest dosyć prosty już. I pokażmy górę. Miejsce na jazdów, pełne żołędzi. Tak, tutaj akurat jest na minus na pewno w sezonie jesiennym, że mamy tutaj drzewo. Zresztą widać tutaj po całym flacie, że... Dokładnie.
Pewno tu było żołędzi. O, idzie Kuba. Znam lokalca. Mamy tutaj pełno żołędzi, mamy bowla, który jest hardkorowy. Kołping już chłopaki tutaj mówili, że jest do złapania po prostu ręką. Ściana jest pionowa, bym powiedział, więc bowl jest, kurczę, nie polski. W porównaniu do bowla na zachodniej jest hardkor. Myślisz, że trudniejszy? No, czy trudniejszy? Nie wiem, czy trudniejszy, ale na pewno dający inne możliwości. To na pewno. Bo raczej tutaj nie wyobrażam sobie... Pokażmy skatepark jeszcze z perspektywy tej, o. No. Więc to co, nagramy jakieś triczki. Czekamy na ziomeczku, bo wrzuciliśmy już info na naszego Instagrama, na którego was zapraszamy, żebyście widzieli, gdzie przyjeżdżamy, co testować, co nagrywać, gdzie jesteśmy i w ogóle dużo fajnych rzeczy na naszym Instagramie, forum deskorolkowe. Więc... A gra alternatywy, jak wam się znudzi jazda na desce, możecie w piłę pokopać. No i jeszcze pewnie pogadamy... Pójść do baru, sobie fryteczki zamówić. Jak przyjdą lokalsi, zapytamy lokalsów o zdanie, chociaż skatepark tak naprawdę dzisiaj się zaczął. Jesteśmy... Skatepark się mieści w ogóle przy takiej dużej... Osir to bym nazwał, w sensie taki obiekt sportowy. Się nazywa Arena Legionowo. I tak naprawdę z Warszawy można dojechać tutaj... Z Warszawy można tutaj dojechać w godzinkę mniej więcej, więc... Komunikacją miejską z domu mi pokazywało godzinę 15. S3-ką i jakoś przejść. Więc tak naprawdę nie ma jakiejś masakry? No ale jest wyprawa trochę. Tak, dobra, bo wyszedł bardzo długi moment, w którym pokazujemy skatepark. Teraz pokażemy go w praktyce. Powtórz! Ale kasztan! Kasztany! Dwa kasztany! Znowu świecę kasztanami! Yeah! Tak skupi. To dawaj olkę nad railem. Okiem lokalsa, chłopaki, jak wam się podoba skatepark i jak byście go ocenili do innych skateparków, na których jeździliście? Jest dobrze robią, chłopaki starają się. Dobrze. Pozdrawiam całą ekipę. Dobry przekaz. Dobry przekaz. Kto temu lepiej pokaż? Przekaz. Daj. Nie no, tak serio to jak dla mnie o wiele lepszy ten od tego poprzedniego. Bo w sumie ja głównie jeżdżę tylko na tych dwóch. I tu jest przyjemnie. Ja tak samo sądzę, jest przyjemnie. No jest lepiej tutaj niż na tym. A jeździliście na jakichś skateparkach warszawskich dla jakieś porównanie? A jeździłem w sumie na... A to za granicą było i też był baul właśnie. Taki podwójny. Ja to w sumie na Tarcho. Ale... Na Tarcho, jak porównasz te miejsce do Tarchomina? Lepiej, gorzej. No, na Tarcho jest więcej osób, więc dla mnie tu lepiej. No i lepiej mi się tu. Dobra, to ocenka od 1 do 10 tego skateparku. Mocno 9 na 10. Tak, jestem tego samego zdania, zdecydowanie. Matik, co nie jeździ na desce, od 1 do 10. 9 3/4. 9 i 3/4, no bo to więcej niż radą. 3/4 lubię, a 9 jest mocna. Skatepark oceń od 1 do 10? 8. Okej, okay, a masz jakieś takie porównanie do innego skateparku? Albo jeździłeś kiedyś na lepszym, albo jeździłeś... Jeździłem na Tarcho. I jak na Tarcho? Tutaj lepiej mi się jeździ. Rozumiem. Piotr. Ja podtrzymuję i jestem w stanie chyba powiedzieć, że... W województwie mazowieckim, bo Radom nie jest mazowieckim, nie jest mazowieckim. Oj, to mazowiecki to nie jest mój ulubiony skatepark, ale jak widzieliście, może formy dzisiaj nie było, przed tą kamerą, bo wcześniej mi się dobrze jeździło, ale generalnie skatepark mega git i ja daję
Nie wiem. Nie no, ale z dziewiątkę sobie. 8 daje, ja daję 8. Wiesz co, jeszcze jedną rzecz, którą muszę poruszyć, że te przeszkody są drewniane i ciekawe jak po pierwszej zimie oni się zachowają. Pierwsza zima jest git, ale niestety następne lata, myślę, że 3 lata to średnio. Ciekawe, czy coś wymyślą, typu jakiś namiot, płachta, czy będą to składać przeszkody. Jak dadzą namiot, daję 10 na 10 i mogę nawet im udostępnić to na Facebooku za darmo. Ja bym 2 złote. Dodać, że to jest legionowo i tutaj raczej nie będzie tego. A ja pozdrawiam moją panią od historii, od której wczoraj dostałem pałę. Halo. Dobra, idziemy tak. Skateboard od 1 do 10 oceny. Od 1 do 10 ogólnie 8, jak na legionowo za 10. Dobra, a zachodnią na ile byś ocenił w takim razie? 9 na 10, bo no, albo lepiej 10. Lepiej niż tutaj? 10. Lepiej, lepiej. Nigdy w życiu! Ja bym powiedział, że tutaj lepiej, ale to znaczy, może na zachodniej, się przejadło. Nie wiem, na zachodniej dużo jest takich fajnych małych kątów, na przykład no, są rur łatwiej, jest płaska. Są łatwiejsze rzeczy, no może masz rację. Dobra, idziemy jeszcze wam pokazać mini rampę, która jest nowa, wybudowana na starym skateparku i tak wam pokażemy stary skatepark, więc może weźmiemy Szymona, co nas oprowadzi. Dobra, biorę z nami przewodnika. Weź nas prowadź, bo w ogóle nie wiem, czy my trafimy tam. No to ja jestem po geografii, po. Przez trawę czy przez chodnik? Przez trawę. A którędy szybciej? No to przez trawę szybciej. No to chodźmy. Kurde, jakiś labirynt w ogóle, trzeba iść jakimiś ścieżkami. Pułapka na co była? No na czwartym, gdzie tak się szła i była takie niewidzialne druty. O, ała. Ktoś wleciał w to? Dostał nie w twarz? Nie wiem. Ale byłem sami dopóźnie to przez Melia. Tu mam. Są drzwi. Można iść. Top 3 ogrodzenia. Numer 1? Nie, to miejsce pierwsze. Górka, kiedyś była górka, to to miało sens, ale teraz nie. Miejsce pierwsze Legion, drugie Owo. A na skateparku pewnie więcej ludzi niż tutaj teraz. Ale las jest, pachnie, pachnie. No to tu tak wygląda mi rampa. Ej, to jest mini rampa z Potockiej. Totalnie mini rampa z Potockiej. Tylko że nowa. Tak ją oceniam. Mini rampa z Potockiej. To mini rampę oceniam jak to jest to samo co na Potockiej. Nie no, trochę chyba jest wyższa. Nie, jest to samo. Tak? Totalnie, to... wydaje ci się, bo tamta jest zepsuta już. No. To weź daje... może podejść do niej, sprawdź do końca sięga, zapamiętaj jak będziesz na Potockiej to porównaj. Taka sama jest, 100%, 100% taka sama. A fajna jest. Flatowa rurka, murek. O. Murek jedzie. Właśnie, bo tam nie ma murka, to tutaj można zawsze przyjść i tutaj murek kurwa. Tak. No. Powiem ci, że mi się podoba. Ja bym tutaj nawet pośmigał. Ja bym to pojechał. Prawdzie widać. Ten murek naprawdę wygląda przyjemniacko. Dobra, to ja mogę za ten skatepark drugi obok dorzucić pół, to jest daje 8,5 na 10. I ja bym został przy tej ocenie. 9,75. Ten ogólnie jest okej, to jest stary, bo tam pod skuterem jest dziura, dużo strasznie żołędzi jest. No tak, no jak się o coś nie dba i się nie konserwuje, no to nic dziwnego. No właśnie, no właśnie. Tutaj ziomeczek, zobaczmy co zrobił. No i pyk, piwczek. Dobra, to my chyba kończymy tą recenzję. I tyle, no. Pamiętajcie, żeby zostawić ocenkę, subskrypcja. Napiszcie, gdzie możemy jeszcze wpaść i ocenić skatepark. Mati, totalne pożegnanie. Bro. Na razie. Kurwa nary! Jak się mówię? Kurwa nary! Kurwa nary! Nie umiem, nie umiem. Trzeba bok dala. Nara. Cześć. Nara. Niebo, 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 niebo. Drzewa, 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 drzewa. Konrad, 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 Konrad jedzie. Pano. Jak mnie pobijam ziemię mocno.